świadectwo o uzdrowieniu, jakie Bóg uczynił w moim życiu, gdy się nawróciłam. I poprzez to świadectwo chcę oddać Bogu chwałę. Nawróciłam się 20 lat temu, miałam wtedy 43 lata. Brat, który mi głosił, tak chcę pokrótce powiedzieć, bo świadectwo jest długie, 7 lat trwał, zanim zostałam uzdrowiona. W każdym razie tak, brat mi głosił i tak mi powiedział, że jak zaczęłam czytać Słowo Boże, żeby go przyjąć na tak i amen. I ja tak uwierzyłam Słowu Bożemu. Byłam osobą niedosłyszącą. Na jedno ucho słyszałam 50%, na drugie słyszałam 75%. Miałam operację w wieku 27 lat na to jedno ucho, które ciągle wracało, że wróciło do takiego stanu, jakim było wcześniej. Miałam dziury w bębenkach popękane, oni mi robili meryngoplastykę, tak się ta operacja nazywa. Ale ten mój słuch ciągle zanikał. No i tak jak już mówiłam, w wieku 43 lat, taki miałam ubytek słuchu, modliłam się i wierzyłam w to, co jest napisane, że Jezus był na ziemi i uzdrawiał wszystkich chorych, głuchych, niewidomych, chromych. Ja podkreślałam wersety, które było napisane głuchych. I modliłam się takimi modlitwami, jak Pan Jezus się też o głuchych modlił. Miałam wycieki ropne z tych uszów. I zawsze wcześniej, jak były te wycieki i chodziłam do laryngologa, to oni mi przepisywali antybiotyki i po tych antybiotykach przechodziło. A potem stosowałam modlitwę. I po modlitwie to mi ustępowało, a moja wiara wzrastała, bo widziałam, że Bóg działa, że to jest Boża moc, że to nie człowiek, nie leki, tylko że to jest Boża moc. I tak za każdym razem, jak chodziłam do laryngologa i oni badali moje uszy, to ciągle słyszałam jedną diagnozę. Nic się nie dzieje, wszystko jest bez zmian, są dziury i tak dalej, i tak dalej. Takie różne rzeczy, które się przez te lata wszystkie działy w tych uszach. I jedynie to do Katowic na francuską na operację. A ja mówię, jak mi naprawicie to ucho, które żeście mi zepsuli, to się wtedy zgodzę na tą operację. No ale... No i tak, że nie godziłam się na tę operację. No i był taki moment, że ja, bo modliłam się tak przez 7 lat, a jeszcze w międzyczasie powiem, że było tak, że ludzie mi mówili w kościele, kup sobie aparat słuchowy dla własnego komfortu i dla innych, bo ciągle mi musieli powtarzać to, co po prostu już raz powiedzieli. No i szłam do kościoła na nabożeństwo z taką jedną, jeszcze wtedy nie siostrą. I ona mi mówi, Mirusia, kup sobie aparat słuchowy dla swojego komfortu i innych. A ja mówię, wiesz co siostro, ja wierzę, że Pan Jezus mnie uzdrowi. A ona mi mówi, ty wiesz, jaką ty wiarę potrzebujesz? No ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, bo byłam 2-letnim dzieckiem chyba. Także jeszcze nie wiedziałam. Ale ja powiedziałam właśnie, że mnie Pan Jezus uzdrowi. No i także później lata mijały. Ja się modliłam w sumie około 7 lat o moje uzdrowienie. Więc jak w międzyczasie zauważyłam, że lepiej słyszę, więc poszłam do laryngologa. Ja już mówiłam aleluja, ja już myślałam, że już jestem uzdrowiona, a to jeszcze troszeczkę potrwało. Poszłam do laryngologa, a laryngolog mi mówi, że są zmiany. Że są wzrosty, że tam dobre rzeczy się podziały w tych moich uszach. A ja mu mówię, panie doktorze, ja wierzę, że Bóg ma moc i że Bóg uzdrawia. I ja się o to modlę. A on mi mówi, czy to może być to? A mi potwierdził, że tak, że to może być Boże działanie. Od tego laryngologa poszłam do akustyka, u którego byłam tam pół roku wcześniej, badałam swój słuch
I wtedy najpierw mu złożyłam świadectwo, dałam mu Nowy Testament, powiedziałam, że wierzę w uzdrowieńczą moc Bożą. Byłam u Pana pół roku temu i Pan może porównać moje to badanie, nie? Także on był pod wielkim wrażeniem, jak widział tamto badanie, a to. Mówi, pierwszy raz spotkał się z czymś takim, żeby po prostu komuś ten słuch powracał. Zawsze zanika jeszcze bardziej, a tutaj on po prostu powraca. No ale to jeszcze nie był koniec, bo to jeszcze trochę potrwało, ciągle dalej się modliłam o to. I powiem tak, że jak już Bóg całkowicie mnie uzdrowił, to ja musiałam uczyć się na nowo rozpoznawać dźwięki. Wszystko było dla mnie za głośne. Wcześniej spałam przy otwartym oknie, nic mi nie przeszkadzało. Potem każde szczekanie pieska, samochód daleko, ulica była, słyszałam wszystkie dźwięki, wszystko słyszałam. Także ja Bogu jestem niesamowicie wdzięczna, bo jeszcze muszę dodać to, że jak nie dosłyszałam, ja czułam się taka... No bo na początku nawróciłam się słowo, czy na grupie, jak byłam, chciałam to wszystko rozumieć, co jest mówione, słyszeć przede wszystkim to, co jest mówione, a ja wiele rzeczy nie słyszałam, ja się nie budowałam, a ja chciałam się budować, chciałam wzrastać duchowo, chciałam poznawać Boga, a ja tego wszystkiego nie słyszałam. I tak mocno do Pana Boga wołałam o to właśnie moje uzdrowienie i przyszedł taki dzień, gdzie Bóg mnie całkowicie uzdrowił. Bębenki są takie, jak powinny być. Słyszę lepiej niż jeden słyszący. Także Bogu chwała za to.